My z Zabuga. Stanisław Kłójszo, wywodzący się z Błędowa, wieloletni mieszkaniec Mogielnicy, to człowiek orkiestra Złota Rączka Omnibus. Skąd więc Kłójszowie w Grójeckiem? Jaki to los wprawił, że tu właśnie trafili? Stanisław znalazł się w Błędowie w wieku zaledwie 3 lat. Jego rodzice, wywodzący się z miejscowości Żeligowo, położonej pod Ośmianą, na pograniczu dzisiejszej Litwy i Białorusi, osiedli w Błędowie przez przypadek, jako repatrianci, ale i też z powodu sadowniczych zainteresowań ojca Stanisława, Ignacego. I choć rodzina utkwiła na lata w Grójeckiem, to Stanisławowi do dziś śni się owe odległe, ale najpiękniejsze, zapamiętane z dzieciństwa Żeligowo. Ignacy Kłójszo miał poza sadownictwem jeszcze jedną pasję. Kochał muzykę. Był znakomitym śpiewakiem. Szybko doceniono jego talent i Ignacy koncertował nawet w Warszawie. Ale nie przyjął kilku propozycji podjęcia zatrudnienia w instytucjach muzycznych. Śpiewał dla siebie i przyjaciół. Swój talent przekazał potomstwu, w tym Stanisławowi, który podobnie jak on, nie tylko w chwilach radości zatapia się w muzyce. Od wielu też lat prowadzi zespół muzyczny Reflex, cieszący się wielką popularnością, którego repertuar, zawierający w sobie wiele elementów tradycyjnej muzyki warszawskiej ulicy, gwarantuje mu zawsze wielu fanów. Rodzinną tradycję muzyczną kontynuują dzieci Stanisława, którego syn Tomasz jest muzykologiem, a córka Agnieszka nauczycielką muzyki. Rozmawiam z panem Stanisławem Kłójszą. Jesteśmy w Mogielnicy, to miasteczko grójeckie. Panie Stanisławie, skąd takie rzadkie nazwisko Mogielnicy? To nazwisko pochodzi z pogranicza Litwy i Białorusi. Tam jest ono dosyć popularne, to nazwisko. No, gdzie jest literka L, która dzisiaj trochę ginie w naszym polskim języku. Na przykład mówi się jabłko, a powinno się mówić dokładnie jabłko. No, fonetycznie mówimy jabłko i to nie jest błąd. W każdym razie nazwisko istotnie jest rzadkie, ale w Polsce w tej chwili, o ile mam świadomość, jest 157 osób tego nazwiska. Najwięcej jest w okolicach Szczecina, tudzież pod Białymstokiem, a więc rzeczywiście nazwisko kresowe jakby, prawda? To jest nazwisko kresowe, bo ci ludzie, którzy są w Olsztyńskim i w okolicach Szczecina, przybyli właśnie z tamtych terenów, a w Białymstoku mieszka mój brat i o ile ja się orientuję, to jest jego rodzina, jego dzieci i wnuki. Mam pytanie, w jaki sposób pan i pana rodzina znaleźliście się tak daleko z tym rodzinnym? Bo o ile wiem, to państwo pochodzicie z okolic, jak to się nazywa? Miejscowość nazywa się Żeligowo. Generał Żeligowski miał tam w sąsiedniej wsi majątek swój. Znany pan generał Żeligowski znany jest w polskiej historii. Tak, wiemy. Jego marsz na Kowno, prawda? No właśnie. Tak, i w miejscowości Żeligowo na pograniczy Litwy i Białorusi przechodziła tam kolej szerokotorowa, która z Wilna do Mińska szła i akurat na połowie drogi była właśnie ta wioska. Ale mnie interesuje, w jaki sposób państwo znaleźli tutaj, w okolicach Mogielnicy? A no bo mój ojciec należał do Armii Krajowej i jego bracia również, dwaj bracia. I jak wszystkim wiadomo, że Wilno zostało wyzwolone przez AK-owców i armia rosyjska została przywitana z kwiatami. Potem zostali wszyscy internowani. Najmłodszy brat trafił do Armii Kościuszkowskiej, przeszedł cały szlak bojowy, zginął przy forsowaniu Nysy Łużyckiej 5 maja 1945 roku. Ojciec wycinał tajgę pod miejscowością Kaługa i po wojnie w 1947 roku został przywieziony do Polski, do Warszawy i mógł zapotrzebować swoją rodzinę z tamtego terenu. I tak się państwo tu znaleźli, prawda? Jako repatrianci znaleźliśmy się właśnie w miejscowości Błędów. Ojciec był sadownikiem i chciał mieszkać, nie pojechał ani do Szczecina, jak mu proponowali, ani do miejscowości olsztyńskich, gdzie w Ornecie najwięcej jest Kłójszów, tylko chciał miejscowość sadowniczą i trafił
do Błędowa. No i szczęśliwie, że Państwo tu zostali. Mam pytanie. Pan spędził dzieciństwo w Błędowie, potem ożenił się Pan w Mogielnicy. I tak Pan z tą Mogielnicą związał. No, w Mogielnicy już jestem 51 lat. Odkąd się ożeniłem z moją małżonką, z moją żoną Hanną Barbarą z domu Siedlecka. 51 lat tutaj przebywam. No i jest to Pana miejsce na ziemi? W tej chwili tak. No, od Błędowa to jest niedaleko, jest 11 km prostej drogi. Ale I szukałem ładnej dziewczyny, znalazłem właśnie w Mogielnicy. Gratulować tylko, ale mam takie pytanie. No, skoro Pan tu się znalazł, jest tu Pana miejsce na ziemi? Oczywiście to, tak. To jest, to też, w tej chwili jest to moje miejsce na ziemi, tak. Ale o ile Pan wiem, to znalazł Pan również swój sposób na życie. Tym sposobem jest muzyka. Muzyką się interesuję od młodych lat dziecięcych. Obejrzałem film czarno-biały jeszcze w objazdowym kinie o Tommy Steele'u, który grał na gitarze, który do dzisiaj jest showmanem wielkim i tak dalej, w Ameryce mieszka, wiem kto to jest. I moim marzeniem jako dziecka była gitara. No i ojciec mi kupił gitarę i samouczek gry na gitarze. I w ten sposób zaczęła się moja przygoda z gitarą. A poza tym jestem kierowcą zawodowym. Od młodości zostałem kierowcą zawodowym. Gitara i kierownica to są moje hobby. Rozumiem, ale to nie tylko, może inaczej. Ale poza kierownicą, to jednak ta gitara jest Pana jakby tym instrumentem wiodącym. Gra Pan w zespole lub grał Pan w zespołach? No, grałem w zespole, w wojsku grałem, poza wojskiem grałem, w PKS-ie w Grójcu pracowałem i był zespół estradowy przy PKS-ie w Grójcu. Przy kawiarni Marabut, tak? Przy kawiarni Marabut jeździliśmy po przeglądach i mieliśmy profesora i w ten sposób polepszałem swoje wiadomości na temat muzyki. No później były takie potrzeby, jak weszły gitary, Beatlesi, czerwone gitary, gitara zaczęła być wiodącym, tak? Bardzo modna się gitara zrobiła. No i była taka potrzeba, że chcieli ludzie, żeby ta gitara była na weselach. To więc zorganizowaliśmy z kolegami zespół gitarowo-wokalny. Iśmy z dobrym sukcesem, wielkim sukcesem grali wesela, zabawy wiejskie i temu podobne. Ale w tej chwili Pan też gra, mimo upływu lat i siódmego krzyżyka, jak mówią na karku, gra Pan dalej z równym powodzeniem. Ostatnio grywał Pan wraz z zespołem na pikniku w błędowskich Sadach. No, oczywiście tak. Mam znajomości wśród wszystkich grających, wszyscy mnie tu znają i niektórzy grali ze mną w poprzednim zespole i tak dalej. Zespół Refleks się w tej chwili nazywa. Zresztą ten zespół pod tą nazwą działa od 73 roku ubiegłego wieku. Także że w tej chwili też nazywa się zespół Refleks i z dobrym sukcesem, gdzie gramy wszystko na żywo, grywa po rozmaitych okolicznościowych imprezach, także a graliśmy z bardzo dobrym sukcesem w Błędowie, piknik w błędowskich sadach. A może zaprezentowałby Pan nam kilka utworów? Proszę bardzo. No. Gram na gitarze, śpiewam z gitarą. W swoim repertuarze miałem bardzo dużo, śpiewałem bardzo dużo utworów czerwonych gitar Krzysztofa Krawczyka. Bardzo lubię śpiewać Wielanka, no, utwory Stasia Wielanka, no właśnie, Grzesiuka. Wrócę do tego, panie Stanisławie, tak, ponieważ jesteście Państwo jako zespół i Pan znani z tego, że gracie muzykę, którą właśnie Stanisław Wielanek, Bart Czerniakowa warszawskiego, rozsławia, więc tą podwórkową jakby. Może Pan z tego repertuaru coś zaśpiewa? No, podwórkową muzykę gramy, bo nawetśmy byli na przeglądzie
zespołów folkloru miejskiego, czyli podwórkowych, w Piotrkowie Trybunalskim. I to jest, nawet nagranie jest z tego tematu. No ale, a melodii Wielanka, no gramy kilka, no między innymi coś takiego. Raz żeś mnie okłamała, trudną komedię grała, czemuś miłości mej zadrwiła. Co między nami było, dawno już się skończyło, to był twój kaprys, moja gra. Niepotrzebna jest mi twoja miłość i ty, dość mam twojej fałszywej miłości. Niepotrzebne mi są twe lamenty i łzy, gdy odejdziesz, tak będzie najprościej. Raz żeś mnie okłamała, smutną komedię grała, czemuś z miłości mej zadrwiła. Co między nami było, dawno już się skończyło, to był twój kaprys, moja gra. Będziesz za mną tęskniła, będziesz o mnie myślała, choć już nie wiem jak chciała połączyć się. Ale żadna już siła nie połączy dziś nas. Będziesz za mną tęskniła, gdy przyjdzie czas. Bardzo dziękuję, panie Stanisławie, ale również wiem, że gracie państwo utwory znakomitych przedwojennych kompozytorów, Petersburski, prawda, i wielu innych. Czy może pan który z nich zaprezentować? No tak, bardzo chętnie sięgamy do tego repertuaru, bo jest bardzo dobry, no bo to pan Petersburski pisał świetne utwory. Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, lasów, łąk, na słoneczku się srem żyl sini, to aż serce się rwie, jakie piękne są wsie. Lecz piękniejszy bardziej od tych wsi kochane baby, ach te baby, człowiek by je łyżkami jadł. Tęgi chłop, co lekko ręką łamie sztaby, względem baby jest jak dziecko całkiem słaby. Baby, ach te baby, czym by bez nich był ten świat? Co tu gać, co tu kryć, trudno bez baby żyć. Gdy ci się uda taka sztuka, to świec chwat, tararara. Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał 100-kilowy głaz. Płynął strumyk, minął jakiś czas, 100-kilowy głaz gdzieś zginął. Strumyk płynie tak jak płynął, cicha woda brzegi rwie. W jaki sposób, któż to wie? Nie zdążysz nawet zabezpieczyć się, bo nie zna nikt metody, by się uszedł cichej wody. Cicha woda brzegi rwie. W jaki sposób, któż to wie? Ma rację, że tak powiem to przysłowie. Cicha woda brzegi rwie. Spadła cicho kartka z kalendarza, znów bez ciebie minął jeden dzień. Serce me o tobie tylko marzy, przyjdź i smutek w radość zmień. Czemu każesz tęsknić tak ogromnie, czyżbyś o mnie zapomniała już? Jeśli tak, to wśród tęsknoty znajdzie się piosenki motyw, wśród dalekich lądów, rzeki, mórz. Piosenka przypomni ci,
że ktoś na ciebie czeka, że tęskni ktoś z daleka, samotny jak ty. Piosenka przypomni ci, że ktoś o tobie marzy, że smutek ma na twarzy, a w oczach ma łzy. A wtedy serce zabije mocno i gwiazdy wspomnień znów się rozzłocą. Piosenka przypomni ci, że ktoś o tobie marzy, że smutek monotwarzy, a w oczach ma łzy. No cóż, trzeba pogratulować. Wszystkiego dobrego, panie Stanisławie. Dziękuję. W rodzinie Stanisława przechowana jest legenda owych dawnych, wspaniałych i niekiedy też heroicznych lat, a odnosząca się do owego odległego, zagubionego na poleskich mokradłach Żeligowa, które to przez przypadek związane z osobą generała Lucjana Żeligowskiego, dumą jest grójeckich Kujszów, aczkolwiek nie ma on, generał, ani też Żeligowo, wiele ze sobą wspólnego. Żeligowo, niegdyś Siekunie, właściwie to Siekuń, to wioska wyrosła ze szlacheckiego zasianka, położona nad rzeczką o tej samej nazwie, niegdyś w gminie Soły. W tym to Żeligowie, jak podaje większość publikowanych biogramów, w roku 1865 urodził się generał Lucjan Żeligowski. Oficer ten znany jest z tego, że z rozkazu Józefa Piłsudskiego, pozorując bunt, najechał Wileńszczyznę, zajął Wilno i ogłosił tam niby państwo zwącie Litwą Środkową. W roku 1922 parlament tego państwa zdecydował o wcieleniu go oczywiście w granice Rzeczpospolitej. No i w roku 1936 z wdzięczności zamieniono nazwę wsi Sikunie na Żeligowo. I tak zdezorientowani mieszkańcy Sikuń, teraz Żeligowa, zaczęli utożsamiać Żeligowo z generałem Żeligowskim, którego legenda blisko im była. Choć legenda Żeligowskiego jest nieco przesadzona, bowiem choć cieszył się on powszechnym szacunkiem i sympatią, gdyby nie ta legenda, nie byłoby opowieści o Kujszach, Błędowie, muzyce i Stanisławie, dla którego muzyka była i jest siłą przetrwania, radością i sposobem na życie. I choć lata spędził w Błędowie Mogielnicy, to w jakże odległych skrawek żeligowskiej ojcowizny zawsze jawić mu się będzie bajkowy i najpiękniejszy, jak owa biblijna ziemia obiecana.